Uncharted 4 raz jeszcze opóźnione, Microsoft doszczętnie postradał zmysły, a w wyniku dziwnego zbiegu okoliczności w naszym programie pojawia się Nintendo. Tak, rok 1981 zadzwonił i dostał kawałek czasu antenowego. To wszystko i nieco więcej już teraz, w 21 odcinku Gościa Niedzielnego 2.0. We're forgetting what people are like. Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. No, to się narobiło. Obecna generacja jest nękana opóźnieniami tak bardzo, że chyba wszyscy przejdziemy na emeryturę, nim blockbustery rzeczywiście zostaną zrzucone. Uncharted 4 pierwotnie miało trafić na sklepowe półki jeszcze w 2015, potem miał być marzec 2016, następnie kwiecień tego samego roku, aż wreszcie teraz gra wylądowała w okienku okraszonym datą 10 maja 2016. Jest to dość niepokojące, ale w świetle doniesień o rozpoczęciu od nowa prac nad fabułą gry po tym, jak ze studia odeszła Amy Hennig, jakoś strasznie nie dziwi. Zrobienie porządnej gry AAA jest cholernie czasochłonne i, prawdę powiedziawszy, moim zdaniem deweloperzy powinni dostać jeszcze więcej czasu. Ale może pracownicy Naughty Dog są niezniszczalni, albo do wydania gry będą żyli na chorym crunchu, pracując 18 godzin na dobę i śpiąc pod biurkami, co raczej nie byłoby specjalnie dobre ani dla nich, ani dla gry, ani dla biurek. Chociaż w sumie to zależy, z czego są zrobione. Na otarcie łez pozostaje nam odbywająca się w ten weekend otwarta multiplayerowa beta gry, która zaoferuje 3 mapy, na których będziemy mogli pograć w trybie Team Deathmatch. Multi w Uncharted nie grzeje mnie w ogóle, ale podejrzewam, że sprawdzę co i jak, chociażby dla popatrzenia jak PS4 radzi sobie z silnikiem i asetami, które wystrzeliło w jej kierunku Naughty Dog. No Man's Sky ma wreszcie datę premiery, 24 czerwca 2016. Po miesiącach spekulacji, niezliczonych teoriach, nieraz głoszących, że gra ma się pojawić w sklepach już na drugi dzień, wreszcie mamy jakąś solidną podkładkę i wiemy, kiedy wypada pożegnać się z najbliższymi, bo wezwał nas wszechświat wykreowany przez ekipę Hello Games. To jest, o ile jara was, stricte eksploracyjny model rozgrywki. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują bowiem na to, że właśnie na odkrywaniu planet, ich fauny i flory, opierać się będzie zabawa w No Man's Sky, więc zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, nie będzie to kawałek kodu dla każdego. Ja już wiem, że będzie to gra dla mnie, bo cholernie pociąga mnie ten koncept, ale wietrze inny problem, który zawiera się w trzech literach. OCD. Zdarzyło mi się szeregować pineski na tablicy pod kątem ich koloru i trafia mnie szlak, jak nie zrobię czegoś w grze na 100%, więc... Odwiedzenie wszystkich planet, pozostając na ich powierzchni na sekundę, zajęłoby 5 miliardów lat. Bo owych odwiedzalnych obiektów jest 18 kwintylionów, a 1 kwintylion to 10 do 30 potęgi, więc... To nie może się dobrze skończyć. Term commitment is that we'll stay exactly focused on that. What games can you play on Microsoft platforms, making sure that's the best platform, best service, best content, best games. Dobrze nie może się też skończyć pieprzona kombinatoryka, o której zaczął przebąkiwać Phil Spencer, dotychczas uznawany przeze mnie za człowieka mniej lub bardziej poczytalnego. Otóż okazuje się, że Microsoft planuje wypuścić w trakcie tej generacji coś, co rozszerzy hardware'owe możliwości Xboxa One. O ile dostrzeżenie, że konsole cierpią w związku z faktem, iż ich specyfikacja jest zamykana i nie zmienia się przez 5, 6, 7 lat jest bardzo celne, to pomysł Microsoftu wydaje mi się najzwyczajniej w świecie odkorowany i doskonale dowodzi, że jednak nie do końca wypłukali z głowy wodę sodową, która znajdowała się weń przy okazji pierwszego pokazu Xboxa One. Oczywiście, może właśnie rozdmuchujemy aferę i robimy burzę w szklance wody, a ostatecznie okaże się, że to jakiś badzie w pokroju Kinecta, ale jeżeli rzeczywiście Microsoft ma zamiar na nowo wynajdywać koło i konsole, to... Ja podziękuję. Niech spieprzają, bo najwyraźniej nie potrafią nawet uczyć się na błędach innych. Niestety, to nie koniec doskonałych posunięć ze strony Microsoftu, ponieważ w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że jeden z ważniejszych ekskluzywów Xboxa One, a mianowicie szósta część serii Forza Motorsport, trafi na PC. W okraszonej pod tytułem Apex wersji free-to-play i...
Wiecie co, nie mam nic przeciwko takiemu ruchowi, ale tylko pod warunkiem, że będzie on nosił w sobie znamiona sensu i opierał się o pełnoprawny produkt, a nie badziewie, które ze względu na świecenie się od mikropłatności sprawi, że pecetowcy będą zanosić się śmiechem i oleją tytuł kompletnie, a posiadacze Xboxa One będą mogli poczuć się poniekąd pokrzywdzeni, bo oto przez jakieś pieprzone fanaberie Microsoftu stracili kolejną grę na wyłączność. Nikt na tym tak naprawdę nie zyskuje nic konkretnego, a marka Xbox moim zdaniem dostaje jeszcze w dupę wizerunkowo. Naturalnie cała zadyma wokół Forcy dotyczy tylko użytkowników Windowsa 10, w nawiązaniu do czego Tim Sweeney z Epic Games wysłał w kierunku Microsoftu kilka ciepłych słów, a dodatkową słodko-gorzką nutę wprowadza informacja, iż wszystkie przyszłe części cyklu Forza trafią również na PC. Niestety, nie wiemy w jakiej formie. Chryste, co za monumentalny pierdolnik. Star Fox, do you read me? We're under attack from Andross's army. We need your help immediately. We'll take the job. Andross won't be getting his way this time. Zewsząd dociera do nas coraz więcej informacji odnośnie nowej konsoli Nintendo, która według najnowszych doniesień nie nazywa się NX, ale OS i zgodnie z wcześniejszymi plotkami posiada wbudowany ekran, do którego w tym rzucie wieści doszedł dongle wpinany w gniazdo HDMI, co umożliwia transmitowanie obrazu bezpośrednio na telewizor. Do tego wszystkiego jest ponoć technologia feedbacku w gałkach analogowych, sprawiająca, że stawiają one znaczny opór, kiedy postać na przykład wbiegnie w ścianę. System operacyjny jest według informatora niezwykle przyjazny użytkownikowi i pozwala na bezbolesne łączenie się z każdym urządzeniem mobilnym w zasięgu Bluetooth, zaś sam sprzęt pod kątem hardware'u plasuje się mocą gdzieś w okolicach Xboxa One. Co pragnę zauważyć, stanowi niezwykłego kalibru kubę wina, biorąc pod uwagę fakt, że PS4 i Xbox One będą pod koniec 2016 rozpoczynać trzeci rok swojego żywota w domach konsumentów. I tak, według grupy docelowej dla konsol Nintendo, moc się nie liczy, a wąsy hydraulika zawsze wygrywają z kształtną pupą Lary Croft, ale serio? Trzecią generację z rzędu popełniać ten sam błąd, kiedy de facto ma się hajsu jak lodu? Czy to czasem nie jest po prostu głupie? Głupie natomiast może nie być inne posunięcie Nintendo, to jest, o ile okaże się być prawdą. Wieść gminna niesie, że Miyamoto i spółka podbili do Ubisoftu i zawarli z nimi magiczny deal, na mocy którego Beyond Good and Evil 2 ma otrzymać taką samą terapię, jaką niegdyś dostała Bayonetta 2, czyli Nintendo wlewa hajs, a deweloper w zamian wylewa im tytuł na wyłączność. Jest to całkiem sensowne posunięcie, szczególnie w wypadku tak długo wyczekiwanej gry, która od bliżej nieokreślonego czasu gnije w deweloperskim czyśćcu. Być może krok ten sprawi, że więcej osób popatrzy się na nową konsolę Japończyków jak na coś godnego uwagi. Byle tylko nie skończyło się na jednej grze, która zainteresuje osoby spoza typowego grona klientów Nintendo, a potem NX tudzież OS zamieni się w obrastający kurzem kawałek hardware'u upchnięty gdzieś za telewizorem. Jeśli podobnie jak ja czekacie na nowego Mass Effecta, to jeszcze trochę sobie poczekacie. Zapraszam w kolejkę, tam są koce, a tam ciepłe napoje. Według CFO EA, pana Blake'a Jorgensena, a więc kolesia raczej wiedzącego to i owo o wydarzeniach za kurtyną elektroników, Mass Effect Andromeda pojawi się dopiero w pierwszym kwartale 2017 roku. Wcześniejsze informacje głosiły, że premiera tytułu ma się odbyć pod koniec Anno Domini 2016, ale przy braku jakiejkolwiek kampanii marketingowej i niemalże zerowym napływie informacji o grze, z każdym dniem stawało się coraz bardziej prawdopodobne, że kolejna wyprawa w kosmos pod znakiem N7 ulegnie opóźnieniu. Dalej nie wiemy, czym ta gra w zasadzie będzie, ale na osłodę tak długiego oczekiwania do sieci zostały wypuszczone ujęcia pokazujące render Pathfindera, będącego ponoć głównym bohaterem Andromedy. Innymi słowy, dostaliśmy 3 zdjęcia pancerza, który widzieliśmy już w zeszłym roku na zwiastunie Z3. Jasna cholera, wczesne święta.
Kiedy to, co znamy i kochamy, kończy się, najsilniejszym pragnieniem każdego zwykłego człowieka staje się powrót do normalności. A my jesteśmy dla niego jedyną szansą. Jesteśmy The Division. The Division rusza już na dniach, o czym w minionym tygodniu przypominała nam między innymi reklama z youtuberami, o której najlepiej w ogóle było nie mówić, ale jeśli myśleliście, że będziecie sprytni i wstrzymacie się z zakupem do czasu, aż pojawią się przedpremierowe recenzje i to na ich podstawie podejmiecie decyzję o ewentualnym pompowaniu kasy w nowe dziecko Yubi, to wydawca właśnie was przechytrzył. Jak? Żadnych kodów recenzenckich przed premierą nie będzie. Decyzja ta jest tłumaczona faktem, iż grając na pustych serwerach, dziennikarze uzyskaliby niewłaściwy obraz produkcji i chociaż jest w tym sporo sensu, to wydaje mi się, że Francuzi po prostu znaleźli sobie dobrą wymówkę, ale mniejsza o to, ponieważ są też dobre wieści. Yubi zdecydowało się na danie nam dokładniejszego wglądu w to, co będzie się działo z The Division pod kątem rozszerzeń w pierwszym roku, i jest całkiem nieźle, ponieważ już w kwietniu w ramach darmowego DLC ma się pojawić coś na modłę rajdu oraz system handlu między graczami, którego Destiny na przykład nie doczekało się do dziś dzień. Wszystko to zaś zostanie uzupełnione jakiś czas temu już ogłoszonymi, zmieniającymi się codziennie i co tydzień wyzwaniami. W kwestii płatnych dodatków wiemy, że pierwszy z nich pojawi się w czerwcu, drugi zwali się na dyski niewiele później, bo jeszcze w lato, a trzeci wyląduje zimą. Pytanie tylko, na ile wystarczą i czy granie powtórzy losu Share World Shootera od Bungie, w którym słowo klucz bardzo szybko zaczął stanowić termin grind. To już wszystko w obszernym 21. epizodzie Gościa Niedzielnego 2.0. Jak zwykle dziękujemy serdecznie za uwagę i słowem zakończenia pragniemy poinformować o krótkiej przerwie w niedzielnej posłudze, która potrwa 2 tygodnie. My też jesteśmy ludźmi, co zaskakujące, i czasem wyjeżdżamy, a tym razem padło na odpowiedzialnego za montaż Roberta, który ucieka na alpejskie łono natury. Powrócimy 27 marca, obserwujcie niebo i internety, bo w trakcie przerwy mogą się trafić różne bonusy. Trzymajcie się ciepło, cześć, Pat z wami,